Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ostatnio zacząłem bardziej zgłębiać temat maszyn do różnych wersji farminga, ale nie są to zwykłe maszyny dostępne dla przeciętnego gracza naszej ukochanej serii, ale są to maszyny bonusowe dodawane zazwyczaj jako dodatek do wersji przedpremierowej danego farminga, bądź też jako po prostu ekskluzyw. Dlatego dziś przedstawię Wam top 10 najbardziej ekskluzywnych i mało dostępnych maszyn w serii gier Farming Simulator. Jeżeli jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję na moim kanale, ponieważ wielkimi krokami zbliża się bariera 50 tysięcy subskrypcji, a nie ukrywam, że planuję ciekawy special na tę okazję. Zostawcie również łapeczkę w górę, jeżeli materiał Wam się spodoba, no i komentarz, co sądzicie o tych maszynach, czy faktycznie są takie ekskluzywne. Tak więc zapraszam do oglądania. Numer 10. Class Xerion Saddle Truck Pack. Jest to niewielka paczka maszyn klasa, którą to mogliśmy otrzymać, zamawiając edycję kolekcjonerską Farming Simulator 22, bądź też zwykłą wersję Farminga 22. Tyle że przed premierą. Paczka zawiera, jak sama nazwa wskazuje, klasa Xerion 4200 Saddle Truck i ekwipunek do niego, którym to możemy rozwozić gnojówkę na pole. Maszyna ta może nie jest aż tak ekskluzywna z uwagi na to, że jak dobrze poszukamy, to znajdziemy ją jako mod, ale oryginalnie na stronie farminga kosztuje około 18 zł, co i tak uważam, że jest sporą ceną, jak za to, co dostajemy. Numer 9. Giants Bonus Bundle. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Farming Simulator 22. Do wersji przedpremierowej gry, oprócz wcześniej wspomnianego klasa, mogliśmy jeszcze dostać kody do Zetora Z25K i Fenda Vario Black Beauty. Owy dodatek jest do kupienia na stronie farminga, gdzie dodatkowo do tego dochodzi nam bonusowa ciężarówka Mack Anthem 6x4. Wszystko to dostaniemy za 10 zł, chociaż prawda jest taka, że jak dobrze poszukamy, to możemy znaleźć zamienniki w modach. Numer 8. Fendt 900 Black Beauty i Challenger MT700E Stealth Edition. Są to maszyny w swoich czarnych wersjach, które to mogliśmy dostać przy zakupie kolekcjonerskiej edycji Farming Simulator 17. Ciągniki wyróżniały się naprawdę fajną monochromatycznością, ale prawda jest też taka, że również możemy dostać takie maszyny w modyfikacjach, choć należy pamiętać, że te z modów nie są zawsze tak dobrze wykonane jak te oryginalne. Numer 7. Lamborghini Nitro 120. Jest to niewielki ciągniczek produkcji znanej firmy, która to produkuje również szybkie włoskie samochody. Owy ciągniczek był dodatkiem do Farming Simulator 15. Mogliśmy go otrzymać kupując edycję kolekcjonerską Farming Simulator 15. Warto dodać, że podobny ciągniczek możemy spotkać w Farming Simulator 2013. Numer 6. Roselmash Niva. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Farming Simulator 15, ponieważ do złotej edycji tego dodatku jako bonus mogliśmy otrzymać właśnie taki mały kombajn zbożowy Roselmasha. Charakterystyczny dla owego kombajnu był jego wygląd, ponieważ kabina jest po lewej stronie, a nie centralnie z przodu. Numer 5. Massey Ferguson MF9030. Tę maszynę mogliśmy dostać w bonusie do dodatku platynowego do Farming Simulator 17. Opryskiwacz Messeya cechował się naprawdę dużą szerokością roboczą, przez co opryskiwanie dużego pola nie stanowiło żadnego problemu. Niestety opryskiwacz ten stracił na ekskluzywności, ponieważ łatwo można znaleźć zamienniki z modów. Numer 4. John Deere Gator. Ten pojazd od firmy John Deere mogliśmy dostać przy okazji kupna edycji kolekcjonerskiej Farming Simulator 19. Nie jest to moim zdaniem jakiś bardzo mocno znaczący pojazd i nie jest zbyt ekskluzywny, ale myślę, że warto go umieścić w tej topce ze względu właśnie na kolekcjonerską edycję Farminga. Numer 3. Mahindra. Jest to prawie ten sam pojazd co wcześniej wspomniany John Deere, tyle że po prostu innej firmy. Mahindra była dodawana głównie jako bonus do ogólnie przedpremierowej wersji Farming Simulator 19. Dałem ten pojazd tutaj głównie dlatego, że mnie bynajmniej oskamowano. W 2018 roku zamawiałem Farminga 19 przedpremierowo, a ja owego pojazdu nie dostałem. Także można by rzec, zostałem delikatnie oszukany przez albo sprzedawcę produktu, albo przez Giants. Taka to ciekawostka. Numer 2. Lamborghini R125. Ten model ciągnika jest naprawdę ekskluzywny ze względu na to, że nie ma opcji, abyście znaleźli go w modach. Lamborghini R6 mogliście dostać przy zakupie edycji kolekcjonerskiej Farming Simulator 2013 lub w preorderze na Steam. Mam kontakt z Motyllo, dzięki któremu powstał materiał o dodatku ProFarm i z tego co wiem, to jemu udało się zdobyć owy model Lamborghini. Numer 1. Kramer KL600 Red Edition. Ten ciągniczek mogliśmy dostać jako bonus do dodatku Titanium w Farming Simulator 2013. Tego ciągniczka nie znajdziecie nigdzie w modyfikacjach,
a swoją wyjątkowość okazuje on nam swoim czerwonym jak Ferrari kolorem. A teraz zapraszam Was do małego podsumowania. A więc moi drodzy, jeżeli ten materiał Wam się spodoba, to powstanie oczywiście druga część, ponieważ takich rzadkich i ekskluzywnych maszyn do poszczególnych farmingów jest o wiele więcej. Subskrybujcie kanał, łapkujcie materiał, no i oczywiście komentujcie. Ja już nie przedłużam, żegnam się z Wami, mówił Nocur, do następnego, cześć, na razie.